trzecim odcinku firmowych ewolucji emitowanych na antenie TVP1 poznaliśmy firmę Iceberg ze Szczecina. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją lodów naturalnych, ich sprzedażą oraz dystrybucją. Sprawdźmy, czy udział w programie przyniósł oczekiwane efekty. Firma Iceberg zajmuje się produkcją lodów naturalnych. Mamy rodzinną tradycję, z której wynieśliśmy przepisy, które stworzył mój wujo w roku 1974. Przez kilka lat wcześniej z tatą rozmyślaliśmy o odtworzeniu przepisów wuja. Obserwowaliśmy rynek i zgodnie stwierdziliśmy, że Polacy są już gotowi zapłacić więcej za lody naturalne, które są produkcją rzemieślniczą. Taki produkt odróżnia się przede wszystkim tym od masowych produkcji, że jest w całości wykonany w lokalnej, małej firmie. Przede wszystkim zawiera naturalne składniki, nie zawiera chemii, spulchniaczy, napowietrzaczy. O firmowych ewolucjach dowiedziałem się ja podczas surfowania na internecie. Szukałem po prostu, w jaki sposób moglibyśmy pomóc sobie i swojej firmie. Wysłaliśmy zgłoszenie i na szczęście mieliśmy pozytywny odzew. Przed udziałem w firmowych ewolucjach faktycznie pojawiły się obawy. Nie byliśmy pewni, czy będziemy gotowi na wysłuchanie ostrej krytyki. Podczas wejścia na rynek niestety nie przewidzieliśmy kilku mankamentów. Mieliśmy zacząć już w maju, a niestety zaczęliśmy w październiku, czyli od razu zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę martwego sezonu. Mieliśmy problemy, w jaki sposób uzyskać płynność finansową oraz w szybki sposób dotrzeć do szerokiego grona klientów. Od ekspertów firmowych ewolucji otrzymaliśmy szereg rekomendacji, a w nich m.in. był zakup samochodu chłodni. Zaproponowano nam leasing w banku zachodnim WBK, z czego skorzystamy, już złożyliśmy ofertę. Na przyszły sezon będziemy już doskonale przygotowani. W rekomendacjach znajdował się punkt o zakupie, zainwestowaniu w mobilny środek sprzedaży lodów, dzięki czemu będziemy mogli obsługiwać wiele lokalnych imprez, które w Szczecinie mają miejsce, i dotarcie do szerszego grona klientów. Przed udziałem w firmowych ewolucjach handel business to business był w dosyć marginalnym zakresie. Poradzili nam, aby wejść w tą branżę i rozwijać się, ponieważ jest to jakby potencjalne zabezpieczenie naszej firmy przed tymi słabszymi okresami. Choć twórcy firmy Iceberg są bardzo młodzi, bo około 20-letni, mają jasno sprecyzowane cele. Zdaniem ekspertów firmowych ewolucji nie udało im się wdrożyć wszystkich rekomendacji, dlatego nie zobaczymy ich w finale. W kolejnych odcinkach poznamy inne firmy, które staną przed szansą wygrania 100 000 złotych.